Kolejny odcinek programu Tyś Śmieciu, ekocyklicznie o gospodarce, nosi tytuł Repair Café. Czyli kawiarenka naprawcza. Ogólnie mówiąc, chodzi o to, żeby rzeczy, przedmiotów nie wyrzucać, tylko żeby je naprawiać. Nie wyrzucamy, nie kupujemy w to miejsce nowych przedmiotów, nie generujemy nowych odpadów. Chcielibyśmy Państwu pokazać dwa takie miejsca i specjalnie w tym celu przyjechaliśmy do Wrocławia. Doktor Katarzyna Michniewska. Redaktor Maciej Orłoś. Zapraszamy. Muszę Panu powiedzieć, że PIN Workshop robi ogromne wrażenie. Miejsce Dziękuję. Niestandardowe, nietypowe. Co tu się dzieje? Kto tutaj przychodzi i dlaczego? Trafiają do nas najczęściej młodzi ludzie, którzy szukają miejsca na to, żeby sobie pomajsterkować, żeby coś naprawić lub żeby coś stworzyć. I przestaje im starczać miejsca w domu, czy to na balkonie, czy w piwnicy, czy w salonie. I szukają trochę większej przestrzeni i trochę większego wyboru narzędzi. Właśnie po to, że i też również dostępu do społeczności i wiedzy, po to właśnie, żeby rozwijać swoje hobby, jakim jest na przykład naprawa, modyfikacja, czy też tworzenie nowych rzeczy. Czy w dobie tego, że większość osób przedmioty, które się psują, wyrzuca, jak duża jest to społeczność? Czy zauważa Pan jakieś trendy, czy liczba tych osób, które naprawiają rzeczy, rośnie, czy jest to jakaś stała grupa hobbystów, jakby Pan to ocenił? Pewnym trendem jest to, że często ludzie przychodzą z pewnymi rzeczami właśnie z przyczyn ekologicznych. Szkoda im po prostu wyrzucać coś, co spełnia swoją funkcję, tylko po to, żeby generować kupę śmieci. I kupować nowe w to miejsce, kupować tak, nowe w to miejsce, odpady. Dokładnie. Mhm. Czyli i hobby, i idea, która temu towarzyszy. Tak, to i jest. Świadomość większa, tak? Tak, to są zdecydowanie dwie rzeczy, które tutaj królują. I zauważa Pan, że takich ludzi jest więcej? Tak. Wydaje mi się, że takie tego typu hobby trafia do coraz większej ilości ludzi. Ludzie aktualnie mają coraz więcej czasu i pieniędzy na realizację swojego hobby i między innymi trafiają do nas. Czy mógłby Pan powiedzieć konkretnie coś? Bardzo nas zaciekawił ten projekt z radiem. Co konkretnie Pan planuje zrobić? Jest to radio, które kupiłem wiele lat temu. To jest radio z 1979 roku. Cały czas działa i używam je szczególnie na jakichś wyjściach na grilla czy plener. Żeby zaszpanować. Oczywiście. Ostatnio postanowiłem trochę je przerobić i dołożyć do środka moduł Bluetooth, który pozwala odtwarzać muzykę bezprzewodowo z telefonu. Wow. Czyli będzie Spotify na przykład. Między innymi tak. Fajnie. A co Pan zamierza dołożyć do tej maszyny do pisania? Maszyna do pisania to jest to maszyna do pisania, na której pracowała moja babcia. I chciałbym ją po prostu odnowić i przywrócić do świetności. Ale też mam nadzieję, że będzie czymś takim, co będzie przykuwało wzrok. Jak z nią skończę, myślę, że może mi się uda jakieś podświetlenie zamontować, ładny lakier położyć. Ale będzie Pan jej używał? Coś Pan na niej napisze? Jakąś książkę? Na przykład, tak? Wspomnienia? Miałem nadzieję, że uda się ją zainstalować tutaj i wypisywać na niej bilety na nasze warsztaty. Aha. Świetnie, w ogóle to naprawdę fantastycznie brzmi, że tu przychodzą ludzie, którzy mają swoje hobby, którzy nadają nowe życie przedmiotom, nie wyrzucając ich. Ale niech Pan powie, czy to właściwie się opłaca? Niestety nie zawsze, przynajmniej jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny tutaj, ale wielu ludzi znajduje satysfakcję w tym, jakieś szczęście w naprawianiu tych rzeczy, uczą się nowych rzeczy, ale też z punktu widzenia ekologicznego jak najbardziej się to opłaca. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za przyszłość PIN Workshopu. Muszę przyznać, że ta maszyna do pisania zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
w ogóle świetne miejsce, prawda? To niesamowite, że tak dużo osób naprawia jednak swoje przedmioty. Że im się chce, że, prawda? Tak. Że to no i lubią. To, że mają czas, to jest niesamowite. Mi się wydaje, że jednak tworzy się pewna moda na właśnie przywracanie życia starym przedmiotom, nie wyrzucania ich tak łatwo, prawda? I my też mamy na to wpływ. No i to mi się podoba. A teraz kolejne miejsce we Wrocławiu, czyli domowa stolarnia. Panie Adamie, domowa stolarnia, skąd pomysł na takie miejsce? Przede wszystkim stąd, że ludzie mają coraz większą potrzebę zrobić coś własnymi rękami. Wydaje mi się, że tutaj bardzo często do nas przychodzą ludzie na przykład na warsztaty, którzy na co dzień pracują w dużych korporacjach i czasy spędzania wolnego czasu w knajpach powoli się kończą. Ludzie mają ochotę zrobić coś nowego, po prostu spróbować jakby innego pomysłu na siebie. I to się tutaj świetnie sprawdza. Czyli konkretnie to co tutaj można robić? Można na przykład skorzystać z oferty warsztatów, gdzie takim podstawowym naszym produktem są warsztaty ze wstępu do stolarstwa, gdzie przekazujemy najpierw jakąś powiedzmy wiedzę teoretyczną na temat drewna i sposobów klejenia, wykańczania itd. Po czym wykonujemy jakąś drobną pracę w drewnie. Jest też taki warsztat, wariacje na temat stolików i krzeseł, gdzie ludzie mogą już pójść troszkę dalej i wykonać własny stolik, własne krzesło oraz prowadzimy warsztaty z renowacji mebli. Ale po co to wszystko robicie? Jaka się idea za tym kryje? Myślę, że po pierwsze jest to taki cel edukacyjny, żeby ludzie mogli spróbować, jak to jest zrobić coś własnymi rękami. Druga rzecz, że no jednak żyjemy w czasach, gdzie bardzo dużo rzeczy produkujemy i je wyrzucamy, a tutaj mamy szansę zobaczyć, ile pracy w każdym produkcie się kryje. I w ten sposób do ludzi jakby zaczyna docierać, że coś, na co patrzyli jako na potencjalny śmieć, mogą spojrzeć na to jako na potencjalny skarb, z którego da się coś jeszcze nowego stworzyć. Czyli często jest tak, że ludzie mają jakiś produkt, który się zepsuł, który się uszkodził, przychodzą, żeby samodzielnie naprawić tą rzecz, bądź poprosić Państwa o pomoc? Tak, dosyć często się to zdarza. No, oczywiście jakby sporo jest też takich prac, gdzie są to jakby proste usługi, typu docięcie blatu i tak dalej, ale też zauważyliśmy, że jakby ta chęć wykorzystania materiału pojawia się przy zleceniach na przykład na wnętrza lokali, kawiarni, jakiś biur, że bardzo chętnie ludzie idą w kierunku na przykład ścian wykończonych starym drewnem. I tutaj no, deski z odzysku, na przykład ze starych stodół, to jest no, wspaniały materiał, który świetnie potrafi zagrać na przykład w nowoczesnym wnętrzu. I no, szczerze powiedziawszy cieszy nas to, bo powiedzmy, że to jest fajny kierunek. Jakby pan to ocenił ekonomicznie? Czy to się opłaca naprawiać na przykład meble, czy faktycznie tak jak większość osób przypuszcza w dzisiejszych czasach bardziej opłaca się wyrzucić i kupić coś nowego? No tutaj musiałbym jakby taki wyważyć to troszkę, bo z jednej strony tak, jeżeli mówimy o meblach z drewna, starych meblach, jak najbardziej warto w nie zainwestować pracę, bo tutaj jakby no, można wiele osiągnąć. I też wartość sentymentalna, tak, prawda? Natomiast nie każdy mebel nadaje się do naprawy, to na pewno. I wydaje mi się, że to jest też jakby no, rynek ma swoje prawa, fluktuuje w jakiś tam sposób i tak jak powiedzmy jeszcze 10-15 lat temu stare meble były bardzo w cenie, tak teraz myślę, że to jest dobry czas na to, żeby je kupować i renowować, najlepiej własnymi rękami, ponieważ renowacja mebla to z reguły jest o wiele więcej pracy niż zrobienie go od nowa. Warto mieć to na uwadze, że jakby naprawianie czegoś jest procesem bardziej czasochłonnym. Ale bardzo ważne jest to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, o czym często zresztą mówimy w programie Ty Śmieciu, że gdzieś tutaj w Państwa działalności się kryje idea zero waste, czyli żeby jak najmniej produkować odpadów śmieci.
Na pewno, ponieważ no, praca w stolarni uczy takiej gospodarności. Każdy kawałek, który jest odpadem, zachowujemy no, tutaj gdzieś na jakichś stojakach, bo on się jeszcze do czegoś może przydać. I to jest na pewno, jakby no, my myślimy w ten sposób, bo to wiadomo, to w ten sposób redukuje się trochę koszty, ale też i takie odpady się przydają przy innych tematach, więc jakby no to my to mamy trochę... ekonomicznie być, tak. I ekologicznie. Tak. I wszystko się zgadza. Zdecydowanie. Dzisiejszy odcinek jest bardzo optymistyczny. Upłynął nam pod hasłem naprawiania, redukowania odpadów. Widać, że te trendy zero waste, Ripper Cafe stają się coraz bardziej popularne wśród większej ilości osób. Tak, i dla wielu osób to jest hobby. Niesamowita rzecz, że kiedy domowa stolarnia zaczynała swoją działalność, to zgłosiła się do firmy Stanley z prośbą o trochę narzędzi na dobry początek, a dostali całą ciężarówkę. To prawda i też niesamowitą historią jest to, że od 2003 roku firma Stanley regularnie finansuje publiczne kampanie edukacyjne, czyli można powiedzieć jest partnerem serii odcinków, które realizujemy, edukując polskie społeczeństwo. No proszę, jak się składa. Swoją drogą mam takie wrażenie, że polski biznes się zmienia, że zmienia się oblicze polskich firm i że coraz więcej firm staje się eko. Dobra coraz wiadomość. Więcej ekoproduktów, coraz więcej ekousług i coraz więcej ekokonsumentów. Proszę, jaki optymistyczny akcent na zakończenie tego odcinka programu Ty Śmieciu, ekocyklicznie o gospodarce. Doktor Katarzyna Michniewska. Redaktor Maciej Orłoś. Do zobaczenia. Do zobaczenia.